tym pięknym i ważnym dla nas chrześcijan czasie, w ostatnich dniach Wielkiego Postu, gdy nasze serca tęsknią już za wielkanocnym porankiem, zatrzymajmy się na chwilę nad tym, co uczynił dla nas Jezus Chrystus. Niech rozważanie tego będzie dla nas źródłem nadziei, radości i pokoju, z którymi pójdziemy w codzienność. W czasie sakramentu sumienia, złamanego pieczęcią Piłata, w czas sprzedajny, zaćmiony nienawiścią tłumu. Ukrzyżuj go, ukrzyżuj! Patrzymy, nie odwracamy oczu, a Chrystus wziął na ramiona krzyż, bo nikt nie dostrzegł nim ani człowieka, ani Boga. Ukrzyżuj głośno wołali, ukrzyżuj bluźnia curągali. Cierpieniem naszym obarczony, Jezus Chrystus przez lud odrzucony. Cierpieniem naszym obarczony, Jezus Chrystus przez lud odrzucony. Golgota w skórze cierpienia, Golgota w skórze przebaczenia. Tam na Golgocie Jezus umierał, wykonało się, głośno zawołał. Tam na Golgocie Jezus umierał, wykonał się, głośno zawołał. Zastanów się, człowieku, dziś, kim dla ciebie Jezus jest. Zastanów się, czy warto być bez Niego, czy z Nim żyć. Zastanów się, czy warto być bez Niego, czy z Nim żyć. Bo za ciebie Jezus zmarł, bo za ciebie przelał krew. W sierpniu wieku dziś dla ciebie Jezus jest. Zastanów się, człowieku, dziś dla ciebie Jezus jest. Ciszy skwarnego popołudnia głucho stuka drzewo krzyża obrób uliczek, a on szuka wśród ciekawych oczy gawiedzi tych, których umiłował. Nie ma ich jednak tutaj. Zaparli się jego twarzy spod cierniowej korony i rąk, którymi dzielił chleb, uzdrawiał i błogosławił. Nie pozostaje mu nic innego, jak samotnie dźwigać ból na swoich ramionach i iść naprzód, naprzód, naprzód. A Chrystus wziął na ramiona krzyż, bo nikt nie dostrzegł nim ani człowieka, ani Boga. Matko, wysłuchaj mnie.
Nagle zachwiał się, runął. Świat stanął w osłupieniu. Bóg w tyle drogi, Bóg nic nie może. Bóg umiera jak człowiek. Krzyż wypuszczony z rąk, przygniata grzechami świata. Miażdży i wciska czaszę, koronę. Piekło kolana obdarte o bruk. Zmęczone ciało bezwładnie przylega do ziemi. Ojcze, dlaczego każesz mi tak cierpieć? Dlaczego kochałeś tych ludzi? Judasza, który mnie sprzedał za 30 srebrników. Piotra, który się nie zaparł i jeszcze wydano na mnie wyrok. Dlaczego każesz mi ich zbawić? Dlaczego? W umęczonym ciele pojawia się nagle wielka, szara pokusa. Szara jak ten proch, którym upadł. Nie wstać, nie podnieść krzyża. Pozostać tu, na początku drogi. Tej, która ma go zaprowadzić na Golgotę. Ale zaraz po chwili słabości przybył z nowych sił. Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Jeszcze dna kielicha, umrzeć tutaj, pod krzyżem, byłoby zbyt łatwe, zadanie. Musi zginąć ukrzyżowany właśnie tam, na Golgocie. Ojcze, pomóż mi dostać się z tego krzyża. Pozwól, aby Bóg tak samo jak przyjąłem go z godnością ponieść i umrzeć na nim. Czuję uderzenia, popchnięcia, szturchnięcia. Słyszę nalegania mi stału. Brutalne dłonie oprawców szarpią sznury opasujące ciało. Wstaję, aby pokazać drogę nadziei, drogę walki z grzechem. Bo przecież los, przyjaźń człowieka i Boga nie waży się w momencie upadku, lecz w tym, co nastąpi potem. Wyciągam podziwię dla tego, który
godziny 6:00 i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9:00. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach uwięziono ducha. Odszedłeś bez jednego słowa skargi. Wszystko, co słyszano wtedy z ust Twoich, było modlitwą za nas. Ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie i bardzo się przestraszyły, lecz on rzekł do nich: Nie bójcie się, szukajcie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego. Powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział. To ta jedna noc nieustannie gwiazdami rozbłyska w ludzkich sercach spalonych przez grzech, aby mogły dla niebios zmartwychwstać. To ta jedna noc daje nam siłę w nadziei, że za Judasza wolno się modlić, że i za siebie można się modlić, choć kur po trzykroć zabieje. Yeah.
przybity do krzyża, umarł, złożony go w grobie, a Ojciec wskrzesił go z martwych. Na znak dla nas, abyśmy mieli pewność, że prawda zawsze zwycięży, że dobro jest silniejsze niż zło, że miłość jest wieczna. Jezus zmartwychwstał, bo inaczej wrócili się jego uczniowie do Emaus, do Betsajdy i do Cezarei, aby łowić ryby i orać pole. Ukazywał się niewiastom i wielu uczniom. Na koniec, gdy ich przekonał, odszedł do nieba na oczach patrzących, aby lepiej zrozumieli, że taka jest droga człowieka po wielkim życiu, zmartwychwstanie i wielkie bytowanie w niebie. Wielkanocne dzwony strumieniem światła przenikają. Niebo podaje rękę Chrystusowi, zmartwychwstał. Grób pusty zostawił i wszedł w jasność wszechczasu. Z gwiazdą nadziei wpiętą w rezurekcyjne dzwony, jak testament dla nas. Chrystus każdemu z nas rękę podaje i zaprasza. Pójdź ze mną. Zniechęcenie, zmęczenie i strach. Pan Jezus zmartwychwstały przychodzi do nas, zatrzymuje nas na drodze odwrotu, ukazuje nam ręce i bok, chcąc, byśmy poszli za Nim drogą trudną, ale wiodącą do szczęścia wiecznego. Spójrz na krzyż, a zobaczysz głowę Jezusa pochyloną, by Cię pocałować. Jego ramiona rozwarte, aby Cię objąć. Jego serce otwarte, aby Cię przyjąć, by zamknąć Cię w swojej miłości. Skoro wiemy, że krzyż jest znakiem największej miłości Chrystusa do Ciebie i do mnie, przyjmijmy Jego krzyż we wszystkim, co zechce nam dać, i oddajmy Mu z radością wszystko, co zechce zabrać. Jeśli będziemy tak postępować, świat pozna, że jesteśmy Jego uczniami, że należymy do Jezusa, że czyny, które wykonujemy, Ty i ja i wszyscy bracia i siostry, są niczym innym, jak naszą miłością wcieloną w życie. Bo zmartwychwstały Chrystus nie ma rąk, tylko naszymi rękami może dzisiaj realizować swoje dzieło. Zmartwychwstały Chrystus nie ma także nóg. Naszych nóg potrzebuje, by mógł ludzi wprowadzać na swoją drogę.
Zmartwychwstały Chrystus nie ma barw. Tylko naszymi ustami może dziś ludziom opowiadać o sobie i zgromadzić ich po swojej prawicy. Dziś my jesteśmy jak Biblia, którą otoczenie jest jeszcze zdolne czytać. Jesteśmy Bożą dobrą nowiną, zapisaną w naszych słowach i czynach. Niech ta myśl towarzyszy nam, kiedy zasiądziemy przy świątecznym stole, a zmartwychwstały Chrystus niech nam błogosławi. Niech umacnia nas i nasze rodziny, niech obdarzy wszystkich radością, która pozwoli dostrzec piękno małych rzeczy, nadzieją, która nigdy nie gaśnie, pokojem, który koi, kiedy wszystko wyprowadza z równowagi, i wiarą, która daje oparcie, kiedy bezradność przeraża. Radosnych świąt zmartwychwstania Pańskiego. Chrystus zmartwychwstał. Niech żyje w nas. Jest Jego łaska, skromu Bogu.